Nad ranem, godzina 17, dzień stracony będzie na bank. Lenistwo mnie przerasta, cień człowieka i moralniak. Znów zabijałe smutki, te męczące coraz dłużej. Dzisiaj skacem dodatkowo coś, co niszczy mnie podwójnie. Perspektyw brak przed lustrem, kotku znów zalałem mordę. Nie pierwszy raz, ostatni też nie tak wygląda problem. Wódka z papierosem, całonocne rozważania. Wczoraj byłem psychologiem, dziś potrzebna mi terapia. Cała seria opowiadań, z których niewiele pamiętam. Ten był z tamtą ona, z innym tamten jeszcze gdzieś tam. Tak szczerze to go nie znam, lecz wysłuchać wypadało. Każdy z nas o sobie trochę, każdy się wpierdolił w bagno. Nie każdy z niego wyszedł, tak więc trzymam kciuki za tych, którzy nienawidzą liter. Wiem, że dadzą sobie radę. Nie, nienawidzę i wiem, że ktoś tu po mnie przyjdzie. Nadejdzie mój ostatni dzień. W nich siebie, zbity jak moje spojrzenie, które mam nadzieję kiedyś zmienię. Zmiana na lepsze, lecz z dnia na dzień coraz ciężej. Odbicie nieznane, muszę utrzymać się na ścieżce. Mierzony wzrokiem cienia, nie wiem ile czasu mi zostało. Innego wyjścia nie ma, jestem sobą, opuszczam stado. Odbicie niewyraźne, aż strach się przyznać kto to jest. Chciał przejrzeć już na oczy swe, zrozumieć to co robię źle. Kolejny fakt zapomniany, po ostatnim spotkaniu nie opowiem o nim powód, chyba wszystkim zrozumiały. Słychać strzały oddali, ja jestem temu oddany. Ci co oddali nie swoje, swoje odbicie odzyskali. Nie znam skali ani wagi tego co najbardziej mi potrzebne. Nie cofam się nawet o krok, kończę to co już zaczęte. Znajdę resztę zanim pęknę i pod koniec życia przyjdę. I spojrzę w lustro, którego tak nienawidzę. Nie, nienawidzę i wiem, że ktoś tu po mnie przyjdzie. Nadejdzie mój ostatni dzień. Nie, nienawidzę i wiem, że ktoś tu po mnie przyjdzie. Nadejdzie mój ostatni dzień.